Siema, gram sobie do bankowej zagrabę, ten zgrabę dzisiaj Samsonem. Alternatywnym oczywiście, nie mam pojęcia gdzie alternatywny Samson. Widzę, że nic nie ma ciekawego przy sobie. Czy on w ogóle coś robi? Damage też ma taki podstawowy w miarę. Znaczy, przede wszystkim alternatywny Samson? Zacznijmy od tego, że nie ma Lasty Blooda. Bloody Lasta. Jednego z tych przedmiotów. Oj, czekajcie! Ale nie zwiększa mu się damage. Czemu on się czerwienieje? Wow! Ale kozak postać! Nie spodziewałem się tego. Czyli po jakimś czasie strzelania zmienia się w taką złą wersję siebie, potężną. Znaczy, z tego co wiem, znam historię Samsona, to on miał w swoich włosach siłę i jak mu ścinali te włosy, to on słabł, czy tam się denerwował bardziej, jeśli miał. Nie pamiętam, coś z tymi włosami było, dlatego to jest pewnie łysy. I to czasowe jest, widzę, że to nie trzeba strzelać, bo jak ja nie strzelam, to też nic się nie dzieje, więc raczej czasówka. Im dłużej jestem w pokoju, tym bardziej się denerwuję. No weź. Albo jak zabijam przeciwników? Nie, tam było mniej przeciwników. On ma speeda całego. Need for speed. Tutaj oczywiście, że... Oj, to mi się utrzymuje co pokoje! Przejście też. Dobra, to mi się podoba, nie mam kluczy. Żeby szukać trasza ruby? Przydatne oczywiście, bo trzeba już by nie. Ale już chyba znaleźć. W ogóle ostatnio stwierdziłem sobie, że... bo sporo z was część mówi, że ciekawsze byłyby odcinki, jakbyś nagrywał bez przyspieszenia. I tak sobie pomyślałem, tak sobie wziąłem to tak troszeczkę do serduszka mojego małego. I pomyślałem sobie, że zacznę. Chyba zacznę robić takie odcinki na YouTube. Nie powiem wam, jak się nazywa kanał i chciałbym zobaczyć, czy on faktycznie na przykład w tym samym czasie zdobędzie taką samą ilość subskrypcji jak ten. Czy może na przykład mniej, może więcej, może będzie lepiej szło, nie wiem, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego i mam 10 monet, co jest kuszące i to bardzo. A on w ogóle czasowo się tu robi. Box of Friends w ogóle na Farting Baby to troszeczkę słabo. Ale cóż. Czyli on na przykład, nie wiem, załóżmy co pół minuty. Dajmy sobie czas, co pół minuty zamienia się w tą bestię do zabijania. Ciekawe. Nadal nie mam klucza, a szkoda. Pyc. Cia. Dobra, użyjemy sobie Box of Friends. Bardzo przyjemny przedmiot, zacznijmy od tego. Oj. Ciup. Nie no, damage nadal ma praktycznie, nie oszukujmy się. O. No i wcale nie robi jakoś bardzo dużo. A czemu te Farting Baby nie strzelają? One pewnie pierdzie ci mnie osłaniać przed przyciskami co jakiś czas. Oszustwo. Nie podoba mi się ta postać, jakoś tak. Nie wiem. Jakby była ciągle w tej wersji wkurzonej, albo ta wersja wkurzona się odpalała co jakiś czas, to okej, ale w tym momencie jest taka słaba, bym powiedział. Pyc na dół. Nie mam klucza, mam chyba jedną bombę. Tak, mam jedną bombę i nic ciekawego. O! Farting Baby zadziałał dwa razy nawet. Co za chwała w ogóle. Nie no, daj się trafić, przyjacielu. Tabletki, dwie różne. No ten Farting Baby nie wiem, tak od czasu do czasu strzela. Jakoś tak na poprzednim bossie nie chciał. A dwóch było. A tu jest jeden i strzelił już dużo częściej niż tamte. Dobra, pierw tom. Boss of Steel. Dobra tabletka. Nie wiem, ja bym wziął to i w zasadzie Dark Bomba też bym wziął. No, dobra, biorę. Chociaż ten money, czy jakkolwiek to się nazywa, nie jest jakimś bardzo ciekawym przedmiotem, ale... Ale okej, nie? Takie do przeżycia. Tu sobie wybuchnijmy. O, pół serca tylko. Ale on mi może coś dać zawsze za serca, których nie potrzebuję. Ciekawe co jaki czas mam tutaj. Ile razy miałem już zamianę? Ja mam chyba co pół minuty, tak mi się wydaje. O, jestem z powrotem po króciutkiej przerwie, żyję ciągle. Mam na mało serca. Mam nadzieję, że sporo pieniędzy będę dostawać, bo jednak te pieniądze będą boostować mi damagę, mój piękny. Teraz powinienem czym prędzej się pospieszyć. Zrobić siup! Było warto. O, on może... On przy każdym zabójstwie jeszcze się boostuje i dłużej to trwa. Dobra, już wiem jak to działa. A, nie zdążyłem. Najgorszej na świecie. Przy każdym zabójstwie widzę, że to działa na zabójstwo, to nie działa na w zasadzie szczęścia. Dobra, ty wziąłeś to serce? Wziąłeś, Dobra, szybkie teleport do Secret Roomu. Oh yeah, the damage, oh yeah. Czyli on się też musi boostować na damage'ach bardziej. Znaczy na tym, na śmierci przeciwników. Muszę poczekać sobie o tej postaci, jak ona działa dokładnie i jakie ma tutaj fajne synergie. Działania. Oho, pieniądz. Plus 0,7 damage'a. O, casted! Touch love. Bardzo fajny przedmiot, ja tam lubię. Touch love'a. Dobra, bym chciał jakoś tak... No. Ciup. Nie zdążę do kolejnego pokoju, żeby mi się ten... No, ale zawsze jestem po drugiej stronie mapy cały czas. Kurczę, szkoda, że w ten sposób inaczej nie da się zdobyć tego... Żeby mi się nie wyłączył ta przemiana. Że nie da się jej w żaden sposób przedłużyć, to by było przyjemne. Oj, ten ząbek. Ząbek mocy. Do sklepów nie będziemy chodzić. A nie czuję takiej potrzeby. Fajnie, byśmy mieli w tym ranie przemiany w w Super Bama. Znaczy, przemiany. To nie moja przemiana, tylko moich ziomków. Ale chciałbym, dlatego wziąłem tego Dark Bama. No sobie weźmy. Ile mam minut? 5 minut i mamy... sporo czasu. Jeszcze. My jesteśmy na DSLR. Au. Dobra. Ała. Jak głupi zdaje się trafić im. Dobra, bomba. Pin. O nie, czyli faktycznie to muszą być śmierci całkowite. A szkoda. Czemu? Oj nie, najgorzej. Miałbym Devil Deal. Ale nie, jest tak chyba Devil Deal ma wszystko. A może to na poprzednim piętrze był? Nie, no na tym piętrze miałem Devil Deal i dostałem te przyjemne, fajne rzeczy, które mam teraz na sobie. To nawet lepiej, ej, że obrywałem. Przyjacielu, mój kochany przyjacielu. Dzisiaj giniesz, ja tu... O, tirsy. Nie, tak szybko, przyjaciele. 3 tirsy. Im więcej tirsów, tym lepiej. Im więcej tirsów, tym lepiej. Mam w ogóle za daleko mikrofon, a moje statyw skrzecze. Więc musiałem go oddalić troszeczkę, a to słyszeliście. A szkoda. O, jak obrywa, to też ten się boostuje.
Okej, dobra, tego nie wiedziałem. O, zdążyłem. Żebym mi się nie wyłączył, to już nie zdążę. A fajny pokój byłby. Kurczę, jakbym zdążył, to naprawdę bym miał takie tam rzeczy. Au. Niefajne przeciwniki, niefajne. Patrzę na to, że ten fighting baby nie działa. No nie, i odrywałem znowu. No idźcie. Wszyscy. O, klucze, nie pieniądze. Ale klucze zawsze przydatne. Oj, jeszcze ząb w niego wleciał. Oj, w tego też. Ogólnie, patrząc na to, że ciągle zatrzymuję tę grę. I wiem, co się mniej więcej dzieje wszędzie. To dosyć śmiesznie wygląda. O nie, stracę moją tom. Mojego devil deala. To bardzo śmiesznie wygląda Squeezy, przedmiot Squeezy w menu, ten, gierki. No, mówię poważnie, bardzo śmiesznie wygląda. Odblokowała mi tabletkę, dziękuję za to. Nie trzeba było. Co za karta, Two of Clubs. Już uła Wizard. No, ja będę musiał jakoś tak bokiem sobie stanąć. Idź, 3 coiny. Ciebie wybuchnie, ty możesz dać mi coina, masz największą szansę. Niestety nie, ciebie też wybuchnę. O, ten mi dał coiny, no proszę bardzo. O nie, mogę mieć 4 bomby, mam teraz 0. Jak głupik jakiś, au. Mam pół serca i właśnie zdycham. Nie jestem w stanie ich trafić, bo mam Rua Wizard. To jest chyba na pół minuty tylko. Tak czy siak, no nie, niebezpiecznie. Czemu on feromona maj pierdną? Oj, nie, nie trafnę. Jest dobrze. Traf go. Ciekawe, od czego to zależy, że mam przyspieszenie raz z jeden cały, a raz mam takie, nie wiem, 0,40. To bym wszedł, zobaczył przynajmniej, co mamy. Mister mi fajny przedmiot, kluczyk, serce. Okej, okay, no nie jest najgorzej, no. Nie jest najgorzej. Ja bym chciał ubić, czym prędzej. Patrząc na to, że możesz mnie randomowo zabić. O Jezu, farting baby mnie uratował, bo spanikowałem leciutko. A jest dobrze. No nie, no nie strzelaj. Moje! Ten leciał, żeby mi ukraść. Tam jeden śmierdzący. Czemu wy tacy szybcy jesteście, panowie? Może to jest zależne od tego, ile mam życia. I wtedy tak mnie boostuje. O kurcze, mogło tak by być nawet. Nie głupie. To bardzo nie głupie. Oj. Nie. Nie. O! Ale. Ale porażka, najgorzej na świecie. Prawie zdechłem. O nie, i zdechnę teraz przez przypadek. Najgorzej. Oj. Robienie przerwy w tym momencie to nie jest najlepszy pomysł. Szczególnie, że mam do pokonania najgorszego bossa świata, jakim jest Czuby i randomowego, randomową śmierć od jego larw. O, obrywałem! Czemu żyję? Zdechnę! A! Za późno! Najgorzej na świecie! Ajajaj! Drugie podejście, oczywiście Samsonem alternatywnym, czemu by nie? Może tym razem się uda. Nie wiem, ile mam życia, mam klątwę nieznania życia, jak ona się nazywa? Curse of the Unknown! No cóż. Au, obrywałem, niepotrzebnie, ała, bolało. Ja się kręcę, wracam do was po jakiejś godzinnej przerwie. Dla was będzie 5 sekund, nawet nie, będzie pół sekundy. Dla mnie była dosyć długa, bo musiałem pójść do sklepu na szybko i załatwić parę ważnych spraw. Au, au, au. On jest nieśmiertelny podczas tego? Nie, nie jest nieśmiertelny. Oj. Nie, no nie, przez to, że brałem handless baby, to nie mogłem strzelać. Najgorzej na świecie. Dobra, nie ma tego złego. Door stopper. Stop door, door stop. Dobra, jak zwał, tak zwał. Czy wy mnie napełnicie? Możliwe, on jako brywa zauważyłem, to też się boostuje lekko. O, tyle dobrze. Ja się kręcę za dużo was tutaj, o nie. To jak ja sobie nie poradzę? Cudem będzie jak ja w ogóle... O kurczę, biorę. O. Wow, wow. Obrywałem, niepotrzebnie, ale żyję. Idziemy na bossa. Wow, żyję. Nie wiem, ile mam życia. Chciałbym jakiekolwiek życie, proszę. Daj mi coś. Najgorzej na świecie, nie miałem życia, ale nie mogę nawet tego w żaden sposób sprawdzić, ile mam życia. To jest... Oj, Razor Blade. Kuszące. Nie mogłem w żaden sposób tego sprawdzić, ile mam życia dokładnie. Wezmę tego Razor Blade'a, ewentualnie na jakimś fajnym bossie. By się go poużywało. I by się on było potężnikiem, najpotężniejszym na świecie. Z tego pokoju wyjdę na pewno już z tym motywem uderzania. Ja coś myślę, że nic nie osiągnę tym tą postacią. O, wiedziałem. Dobra, wlatuję. Aris. Cyk. Ja muszę uważać, jak ja wpadam w nich, bo to jest tragedia. O, im słabszy przeciwnik, tym mniej mi ładuje tego gniewu. No pewnie, że tak, ale ja mogę tak całe piętro. O nie, skończył mi się, najgorzej. A, nie, bo wy podpalacie. Dobra, to ja nie chcę już tego efektu, póki nie pójdę na bossa. Fajnie by było na bossie dopiero dostać. O nie, on się załaduje teraz. Dobra, to szybki boss poleci. Burglingsy. Wow. Ej, nie, to jest oszustwo. A Razor zabiera całe serce. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia malutka próba. Mamy XL-kę, więc nie chciałbym oberwać, bo stracę moją szansę na devil deala. Nie wiem, czy nie chciałbym iść na Angel Rumunię. Fajna postać, tylko ja dzisiaj jestem tak strasznie chaotyczny i wiem, że będzie gówniany odcinek. O, już straciłem mojego ten devil deala. Jestem dzisiaj za bardzo chaotyczny i za bardzo wszystko chciałbym ogarnąć, więc jak po prostu zdechnę, to zakończymy sobie odcinek, będzie krótszy. Patrząc na to, że jeszcze jest 17:30, a ja musiałem iść do sklepu, to jest mi smutno. Chciałbym chociaż zobaczyć, co jest. Nie, najgorzej, w tym też żarówie. Chciałem tylko zobaczyć, co tam było. A to pójście do sklepu jakoś tak mnie wybiło z rytmu całego. Tak bym się jeszcze poważnie położył spać, ale chyba nie zdążę nawet. Cóż, takie życie. Życie. No i tak oberwałem. Tragedia, po prostu tragedia. Chodź tu, cwaniaczku. Tam jeszcze nie idziemy. Chciałbym najpierw treasure roomy. Treasure roomy zawsze przed bossem są dużo lepsze niż... Wow. Niż na bossie. Ten po bossie. Bo tak to przynajmniej ja mam jakieś boosta albo... utrudnienie. A na bossie jak bije się bez niczego, to mi smutno. Pyk.
Oj, nie zdążę nawet ani na bossa, ani do kolejnego pokoju nie zdążę. O, wiedziałem, a już uderzałem, no! Najgorzej na świecie. Już chciałem uderzać. A przydałby mi się jakiś boost damage'owy. Wcześniej miałem Kurt Horn. O, Hanser. Nie chcę. Takie sobie bym powiedział, nawet takie. No, takie 2 na 10, co ja poradzę, no takie życie. A może on co minutę się boostuje? I jako barwę to mam zwiększoną tą szansę, no przejamione. Nie wiem, jak to działa. Nie co minutę. Co minutę by było za długo. Co pół minuty. Dobra, mamy. 1.30 będzie. Nie wiem, kiedy mi się skończyło poprzednie. Ale no, coś takiego by było. Oj, nie zdążyłem go zabić. No i tak to słabe jest. To nie jest jakiś bardzo potężny. To jest taki forgotten w gorszej wersji. Dobra, w lepszej, bo ma większy damage. Ale tylko troszeczkę. Okej. Okay. Plus prawie 2, 1.70. Co to było za damage? Piękny. Ja bym powiedział, że... Co tam było między nogami jego? Interesujące. Mister Pająki. Ja bym się nie chciał z nami bić. Co on za efekt? Cancer ma taki efekt? Możliwe. Weź ten pieniądz. Przemiana. Oj, świetnie. Akurat 30 pokojów, które nie mają przeciwnie. To odbija strzały. Dobra, postarajmy się randomowo nie zdechnąć. Jestem turbo zboostowany teraz. O nie, nie wiem, gdzie jest ostatni pająk. Ale mi czas zabrało. Wow! Wybuchy nic mi nie zrobiły. Walić ten klucz. Nie! Znowu to samo. Przeklęte badziewie. A speedrunuję te pokoje, jakbym nie wiadomo, co miał robić. Mogę się cofnąć przynajmniej teraz na spokojnie i się zabawić w myszkę i kotka. No, witajcie. O, jesteście przystojni. Nie, no z takim damage'em to aż po prostu cudność. Tu miałem klucz. Nie miałem też roomu jeszcze, więc tu mam bombę. Dałoby się tam zwiedzić całe pinterko. Pójdźmy na pinterko. I w prawo treasure room. O nie, jest jakiś wielki pokój. Wielkie pokoje nigdy nie są fajne. No nie, nie rób mi tego, przyjacielu. Chciałbym Devil Deal'a, panowie. Chciałbym, bardzo bym chciał nawet. O, ja mam w ogóle tak mocny damage, że te kupy zniszczy na strzała. No i oczywiście od nich obrywam, standard po prostu. O, tu i tak nic nie zrobię. No nie, jak miałem ich strzelić, niby? Bez sensu. Żałosne, po prostu żałosne. Co to? Ej, Explosive Daria. Ja chyba byłem w tym Curse Roomie. Serio? Serio? I nie mam nic? No cóż. Ja sobie wezmę tą skrzynię, ona może być fajna. Nie! No musiałem na niego rzucić zaklęcie bardzo. Nie słyszeliście tego zaklęcia, mam nadzieję, bo jest bardzo niebezpieczne dla zwykłych cywilów. A tu mam przejście jeszcze jakieś. Oj, tu ty trzeba było iść od razu. A skąd ja miałem wiedzieć? No nie, no taka jest żałosna po prostu. Blackpin. No i tak, nawet do bossa nie dobiegnę, już nie ma opcji, już czas się skończył. Ups, nie zdążyłem. No nawet nie znalazłem jeszcze bossa, żeby mimo tego, że ja sobie po prostu przebiegłem piętro całe w większości. O, w zasadzie całe. Chyba na bossa nie zdążę naładować tego. Ale na bossie mi się naładuje na pewno. To jestem prawie pewien. Co mamy? Kusi, no pieniędzy nie kusi. Little Horn. Niestety nie respi nic ciekawego, co by mogło mi naładować ten gniew. A szkoda. Niestety. O. Dobra, to respi, ale on zginął. Okej, dobra, biorę to. No nie ma takiej opcji. Ja nie biorę nic stąd. Bo ja bardzo głupi pomysł, że tam w ogóle przedem. Ja w ogóle chciałbym Angel Room, nie jakieś tam Devil Drille. O, takie drille! Drille z devilem. Takie devil dripy. Kostki łubika. Gdzie ty się tam wyszczeliwujesz? O! Ty chamie! Jak mnie zaskoczył! Rzucił we mnie głową. Nie spodziewałem się tego, no i tak wyszło, więc już co ja pradzę. Takie jest życie. No, otwórz się, przyjacielu. Hopa! Ha! Porabiony. Ciebie nie lubimy, bo właśnie ich respisz. A ja ich nie lubię. O! Wow! Żyje? Lecimy dalej. Ała! No nie, przecież zabiłem go, a on zdechł od trucizny, a nie od mojego uderzenia. Bez sensu. Żałosny tak raz. Nie polecam jej nikomu. Jak ją kupiliście, to oddajcie. A jak nie możecie jej oddać, to sprzedajcie. A jak nie możecie sprzedać, to wyrzućcie. Usuńcie, skąd jest w ogóle taka opcja. To mnie bawi, bo nigdy nie sprawdzałem tej opcji na żadnej grze. Kiedyś kupię jakąś taką random gierkę za 2 złote. I sprawdzę tą opcję. Bo jest opcja usuń z konta. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Idziemy do łąbu. W łąbie dostanę 2 przedmioty. Jest taka opcja jak usuń z konta. I nigdy nie zrobiłem jeszcze tej opcji, żeby coś usunąć z konta. Jestem ciekaw, na jakiej to zasadzie działa. I nie wiem, czy to przypadkiem nie działa na zasadzie tylko gier, które się dostaje za darmo, gdzieś tam. Co jest za darmo. Jakieś gry na pewno są za darmo. No nie, zdążyłem, ale on się i tak przemienił. Bez sensu. Na przykład, nie wiem, jakieś paladinsy są chyba na Steamie za darmo, czy coś takiego. No to pewnie je można usuwać z konta. Wydaje mi się, że gier kupiona się nie da. Tak mi się wydaje, bo... Czym ty jesteś? Co to za frail w jakiejś mniejszej wersji? Tak mi się wydaje, nie sprawdzałem tego jeszcze. Tak usunąć Isaaca za prawie 200 ze wszystkimi dodatkami. Normalnie dzień jak co dzień, standard po prostu. Tak to jest, jak się jest bananowym dzieckiem. I się usuwa gry. Ale jeżeli tak by dał radę... To w zasadzie, jakby kogoś się nie lubiło, tak bardzo się nie lubiło, na przykład macie kolegę, którego nie lubicie, on was zaprasza do siebie, odpala Steama, a wy mu cyk wszystkie gry do usuwacie z konta, to by było straszne. Ja bym chyba utopił kogoś takiego w toalecie. O, nie chciałem tu chodzić. Ale stopwatch, fajny przedmiot.
chciałem tu wyjść. Runbaga dostałem! Poważnie! Dobra, runbag jeszcze do przeżycia. Brakuje mi 6 monet, żeby kupić stopwatcha. Stopwatch jest gigaczody. Nie mam damage'a. Aha, bo ja mam tego. 9 o catch tails, czy jakoś tak to się nazywa. 9 ogonów w kota. Albo 9 biczy na kota. Jakoś tak. Idealnie 6 monet! Chciałem powiedzieć, że maksymalnie mi da 5 monet może dać, a dał mi 6. Co za hop. Bo to był po prostu, wiecie, to był ten jeden z ziomków, który rzucał 2 monety. A że miałem szczęście, to on rzucił 1 monetę, a drugą była 5. Nadal 2 monety, ale jedna piątka się trafiła. O, ale szczęście. A giga dobrze. Tylko że ja mam przemianę teraz, a nie jestem nawet blisko bossa. Oj, najgorzej. Jeszcze się w ogóle wpadłem w niego. Jak głupi. Mam bardzo mało życia. Bardzo tragedię gram. No ale cóż, może coś się uda z tego ugrać. Nie wiem, sorry przedmioty, nie oszukujmy się. Stop, poczekaj. Nie wiem, runback tragedia. Sandwich jest żałosny. Użyjemy sobie, bo nie chcemy się być z Lilgardy. The Black Bean, totalny syf do szczania. Cat o 9 tails, ok, damage zawsze. Cancer, rak, po prostu rak. Nic więcej. O, brwałem. Więc no, jedynie ta Pandora Box, ale zanim ja dojdę do... O, damage up kolejny. Zanim ja dojdę do łąbów, to... Może zdechnąć pewnie 3 razy, więc ten Pandora Box nawet nie użyje. Co jest smutne, a bardzo bym chciał, bo to jest jednak jedna z fajniejszych przedmiotów w całej grze. No ale co ja mam zrobić? No nic nie zrobię, no. Mogę jedynie patrzeć i zdychać powoli. W ogóle 2 czempiony. No nie, no żałosne po prostu. Ciekawe, czy tym mogę skrzynki przeciągać. No nie sprawdziłem tego. Mogę tym skrzynkę? Nie, nie mogę. Warto było. Nawet jeżeli mi się skończy, to warto było sprawdzić. Wiedza to potęgi klucz, czy jakoś tak? Klucz do potęgi to wiedza, czy też jakoś tak? Nie wiem, stare chińskie przysłowie, czy tam potęgi lamańskie. Skrzynia. O, tragedia. Mam 36% szansy na... Serio? Mam 36% szansy na to, że dostanę... Devil Deal'a albo Angel Room'y. Chciałbym oczywiście oba. Ale z braku laku i z braku pomysłów na przyszłe życie swoje, przyszłościowe, no chyba chciałbym po prostu Angel Room'y. Nie tracę życia, znaczy mam dużo życia, nie oszukujmy się, mam 5 kontenerów na serca, więc to jest już giga dobrze. Wydaje mi się, więc nie potrzebuję mieć więcej, nie potrzebuję mieć... No, mniej mogę mieć, no sobie tam broń. Jaki tragiczny pokój na tę muchę. Więc fajnie by było, jakby mi się udało cokolwiek uzyskać na tym piętrze. Devil Deal, Angel Room'y, nieważne, jestem gotowy na wszystkie pertraktacje. O, po co mi te serce? O, Algis, resist... Speed up. Oj, tyle się pobawiłem tym moim damage'em. Au, żyję. Mogę Algis użyć w ostateczności, ale chyba na tym bossie nie potrzebuję mieć Algis. Nie oszukujmy się. Nawet jak oberwę, to i tak mam 36% szansy, więc dla mnie bez różnicy. Wolałbym mieć tak, jakbym miał 60% szansy, to mógłbym użyć. Bo wtedy miałbym praktycznie prawie 100%. Co to za bomba? Czemu on sad bombsy rzuca w ogóle? Co to? Czy taka jest jakaś... Nie wiem, czy taka ma jakiś update, o którym ja nie wiem, a powinienem wiedzieć? Nie kojarzę, żeby mi się gra aktualizowała. Jaki ham najgorszy. Nie, poważnie, nie kojarzę. A na przykład Baby Plum teraz wybucha śmiesznie jakoś tak. Przeciwnicy się pojawiają tacy, których w ogóle... Znaczy, wiem, że są tacy przeciwnicy, ale ich nie kojarzę. Na przykład jak ten Frail, nie? Zamiast tych glist ziemi to Frail. O Jezus, o Jezu. Oba. Czy jak wezmę Algis, to stracę życie? Nie, spróbujmy. Najwyżej straciłem Algis. To weźmy tak, cyk, najpierw, a później cyk. Nie, i tak straciłem życie, co za różnica. Ale jednak, kurczę, 8 damage'a, nie? I tiersy prawie 3.30 mam. Prawie, no na pewno 3.30. Prawie 4, takie 3.5, ale prawie 4. Mogę dostać 4 soul hearty, chyba dziękuję, na razie. Dark Matter, ojej, Dark Matter jest cudny. Powoduje, że oni się mnie boją, ojej, że mnie się boją. Szkoda, że tak naprawdę w tej chwili mam, zamiast 4 pełnych serc, to mam 3.5. Co jest troszeczkę smutne, no ale cóż, takie jest życie. Telefon się w ogóle aktywował od siebie. Aktywność głosowa. Kiedyś było coś takiego, że jak się gadało do telefonu, jak się gadało coś do kogoś, to telefon potrafił wyłapać, wiecie, ten syntezator. Nie, to był Google. Google, że on potrafił wyłapać tam ten OK Google czy coś takiego. I to randomowo, z randomowych słów wybierał sobie. I potrafił coś takiego wyłapać. I się odpalał i sobie później wmawiał, że szukałeś pizzerii w pobliżu, a ty gadałeś o, nie wiem, schabowy. Okej. Dobra, później tu wrócimy. Co tu jest? No nie! Najgorzej! Jaki pokój beznadziejny! Nie, taka mnie nienawidzi! Co to za pokoje są? No jeszcze champion. No jeszcze seleci gdzieś. Nie no, Dark Matter na tym pokoju to jest najgorsza rzecz, jaka mogła się trafić mi. Ty wybuchniesz na 30 stron świata. O dziwo. O nie, on wybuchł! Trzeba zrobić! W ogóle jest głodny. No może dlatego, że dzisiaj... Ej, ja w ogóle ostatnio, przez to, że mam dosyć duży natłok pracy, przyznam się szczerze, to... Haglas, to dużo mniej jem, dużo mniej. I tyle, co zjem w jakiejś pracy 4 kanapki. Wiecie, 8 godzin 4 kanapki to nawet mało. Później wracam do domu, jem obiad i następny posiłek jem albo o 18, prawie 19, albo jem dopiero po 22, więc no, tragedia lekka. Tu bym sobie użył Haglas, bo widzę kamień z X-em. No nie, chcący to było! Oj, hold down. I Berkano, a co robi Berkano? Nie, muchy mi respi, pająki, nie? To sobie zaraz je zrespię. Tak mi się wydaje, że Berkano to robi. Berkano? Berkano, tak, dobrze pamiętam. Jeszcze coś, nie coś potrafię! Ja się nie chwalę, ja mam talent. O nie.
Stracę życie, ale się opłaci. Tears upa. I mam gwarantowany start z przedmiotem następnym. Jasne, że tak. O Jezu, 4,20 tears! Potęga. Przepraszam za moje wyskoki energostatyczne. Oj. W ogóle jak dojdę do home, to dostanę redki. Nie jest jakiś przedmiot ciekawy dla mnie, ale... Wow. Wow, tabletka. Nie! Najgorzej! Na bosie byłem! Nie lubię tej gry, nie idę do sklepu. Habit. Chociaż patrzę na to, że ja nie mam nic wcale, ten habit jest trochę zły, więc też... Mam 38% szansy, że ten, więc... A to jest piętro Deng Devsy jedynka, więc mogę iść na niego jeszcze. Trafi mi się Devil Deal, to mam za darmo przedmiot, okej? Okay? To jest już kilka dobre. Nie, nie! No, nie zdążę zginąć, poważnie. Wiem, że zdążę. On powinien respić bomby chyba, nie? Gdzie się popsułeś? On się przestraszył zanim leciał i dlatego nie respił bomb. Co za lamus. No chodź tu, no nie! No nie, no dlaczego ty uciekasz akurat jak ja się pan przemiany, gościu? Ball of Bandages, idziemy z tym kuponem. Jasne, że biorę ten... Co dostałem? To jest za karta? Karta Stranger. No dobra, wezmę. Jasne, że biorę Pandora Box, ja nie jestem debilem. Idziemy na bomby, ja chcę dwa przedmioty z bossa. Na bombie będzie fajna zabawa. Oczywiście jak żyję. Mam 15 minut, więc jest szansa nawet na Devil Deala. Boss Rush! Na Devil Deala! To nie jest Devil Deal. O nie, jeszcze nie znam ten mapy. Najgorsza gra świata. Nie wiem, jakiś ten... Simpson jest słaby. Wyłączył mi plątkę! Dobra, kocham cię runbagu. O, jak dobrze. Te jednak runbagi to spoko mordy są się okazuje. Wiecie, takie... Wszyscy mówią, że oj, tragedia, a ja mówię, że nie. Nie, bardzo fajny przedmiot. Nie! O! Nie! Nie, bo ja tak nie wejdę tutaj. To sobie odblok... A nie, ja nie mogę iść na ten, na matkę bez ten. Nie, znaczy, mógłbym się cofnąć, czemu nie? Mam szansę się cofnięcia. Ale nie chcę się cofać, może dlatego. Oj, nie pij, przyjaciele. Dogadaj. No nie, ty się przestaj respić na mnie! Żeby odzyskać klucz i dostać jeden pieniądz, się chyba nie opłaca. Wheel of Fortune, użyjmy sobie. Ja bym go wybuchł od razu. Fajny. Dobra, bo i tak półtorej serca. Raczej mała szansa, zdechnę randomowo. A jeszcze mnie nos męczy, zaczął mnie męczyć. Opa! No otwórz się. Pyk! Mam cię, idziemy górą. Nie! No nie, i znowu! Jakie takie cię pokoje trafiają? Żałosne, po prostu żałosne, nie lubię tej gry już. Gdzie ja cię kręcę? Gdyby inny pokój się trafił, to jeszcze bym miał ten pewnie, przemianę ciągle. A tak to przechodzę jeden pokój i muszę się cofać. Pyk. All hard. Jeden. Chociażby. No nie, 6 ognisk i żaden mi nie dam. Nie, nie da się, nie da się po prostu w tą grę. Ta gra jest, bomba. Ta gra jest zwyczajnie, bez sensu. Ja bym ją usunął z tą. No nie, jeszcze zdechnę! Jeszcze stracę tego Eternal Hearta. A mi zależy na nim, jakby Deadcap wyleciał teraz. Jak ja bym się cieszył. Ansys mógłbym użyć. Witaj, kochany. Co za secret roomik? Jaki tragiczny secret room? Ja już go nie chcę. Co to jest? Przynajmniej coin mi dało. Dobra, gdzie ja mogę iść? Ja bym chyba sobie poszedł. Mam dwie bomby, więc ja bym sobie spróbował pójść do tego arcade roomu. Patrząc na to, że... A, mam 18 minut. I mam szansę na boss rusha. To jest świetnie. Okej. Nie zależy mi na dojściu z tą efektem na bossa, po prostu zależy mi na tym, żeby wyczyścić jak największe piętro. Znaczy jak największe piętro. Jak najwięcej z piętra wyczyścić. Mega bin. Siuba! Dobra, przedmiot. Mam kartę Strange jeszcze, więc chciałbym dostać fajne rzeczy. Ja mam 18.30. Jak szybko jestem w stanie matkę zjeść? Dosyć szybko. Tylko, że ja muszę najpierw do niej dojść, to jest ten problem, że... Tak jakby... Nie, dobra, nie zdążę na tego bossa. Szkoda! On sobie go zrobił od razu, ale no nie zdążę, nie ma opcji takiej. Call bomba. Sharp plug? Przydatny. Nie ma opcji, że nie zdążę. Nie! Ale nienawidzę tej gry już teraz. Żałosna ta gra jest. Nie polecam jej. Dobra, próbujemy minutę pokonać matkę. Dobra, matka w minutę, let's go. To jest ten moment, w którym ja wygrywam. Ja jedynie co mogę dostać teraz Pandora Boxa, to 20 coin, więc chyba nie za bardzo chcę. A w ostateczności mogę spróbować. To nie jest najlepszy motyw akurat, żebym ja bił ją tą różdżką na blisko, te oczy z drzwi. Ostatnio tak zdechłem, więc ciekawe, czy teraz też tak zdechnę. Że dostanę łapą randomową, albo gdzieś stopą. Nie wiem, czy straszenie jej jest sensem jakimkolwiek. No! O, dobra. Dobra, i tak nie ma różnicy, więc bierę Dimage Upa. HP up. Ojeju. Quad shota. Wszystko. HP up bym wziął. Health up plus 2 soul hearty. No dobra. Czy jestem w stanie porobić tutaj? No jak nie będę w stanie, jak poczuję, że zdycham, to po prostu się z tym teleportuję i pójdziemy na łomby. Mam nadzieję, że jednak dam radę. To są łatwe bossy. Nie oszukujmy się. Weź przemień się. O nie, ja się otrułem. Hagelas. Dobra, nie zdążyłem niestety. Ja bym się wziął ten Hagelas, przyjacielu. O! Mam bardzo mało życia już teraz, szkoda. No nie wierzę, jaka ta gra jest bez sensu. Jeszcze ten Brimstone do mnie strzela. Oj, uderzyłem przecież. Przecież zabiłem przeciwnika, czemu to mnie odmieniło? Od razu. Ej, na razie jest dobrze, nie jest jeszcze najgorzej. Przemianę mam dosłownie co prawie sekundę. Chodź tu, przyjacielu, co się zrespiło?
Dobra, im więcej cię pobije, tym lepiej. Wiesz, w ogóle tam jest Your Queen. Jak się nazywa ten przeciw? Carrion Queen. Your Queen! Your Queen to chyba taka streamerka jest, wydaje mi się w ogóle. Tak, skądś kojarzę ten nick. Jeżeli też znacie to, nawet fajnie, okej. Okay. O, chodź tu, przyjacielu. Ooo! Ja bym cię ubił najpierw, bo ty randomowo we mnie strzelisz, a to wiem. Dobra, ty jesteś obsrany. No nie, kurde, musisz srać, ty zasrańcu jeden. Najgorzej na świecie. Te kupy mnie przerażają i to dosyć mocno. O nie. Jakie dwa tragiczne bossy, właśnie dlatego, że on musi z przodu mnie. O, wygrałem! Leży. Życie! A, moje! Zestresowałem się. Chodź tu. Ja go przynajmniej widzę, a ty mi się teleportujesz, więc no, się mógł pierwszego. Chodź tu. Co wziąłem? Soul of Judas! Nie wiem! Nie mam pojęcia, co robi. Ała! Wlazłem w kubczko. No nie, ja zdechnę tutaj! Daj mi życie. Życie. O, fajne. Dzięki, fajnie, dzięki za życie. Ja się kręcę, ja więcej... A, tu jest pip! On brimstone'em strzela randomowo. A ja tak randomowo zastanąłem obok niego. Nie! Mogę się teleportować. Cóż, bo mi ale skończyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!